Dragnie Dażdin, dyrektorka Amnesty International Polska. Książka Ria Bar, chorwackiej autorki Ivani Sajko, która ukazuje się w wydaniu wydawnictwa WAB, opisuje i przypomina o wojnie, która miała miejsce w Chorwacji w latach 90. I to jest bardzo ważna książka, ponieważ dotyka ten temat, o którym się już bardzo niechętnie pamięta. Jest to problematyka wojny, jest to problematyka bezkarności za zbrodnie wojenne popełnione w Chorwacji. Również jest to ważna książka, ponieważ pokazuje bardzo specyficzną perspektywę. Pokazuje wojnę z perspektywy kobiet, które generalnie wydawałoby się, że są odsunięte na bok i mogą tą wojnę nieco łagodniej przeżyć. Natomiast tu się okazuje cała ta przemoc, która przenika życie codziennie. Pokazane jest wulgaryzm wojny i bardzo destrukcyjna moc, którą ona ma wobec każdego pojedynczego człowieka. Uważam, że warto zajrzeć do tej książki, warto przypomnieć sobie, z czym spotykaliśmy się wówczas, ponieważ jest to problem bardzo uniwersalny, a jeżeli chodzi o samą Chorwację, cały czas niestety aktualny, bo wiele zbrodniarzy wojennych nadal są bezkarni. Problematyka wojny, problematyka zbrodni wojennych w tym kontekście, którym pokazuje ich Ivana Sajko, tak naprawdę okazują się być tabu w Chorwacji i nie tylko, w pozostałych krajach zachodniego Bałkanu również można się spotkać z odrzuceniem takiej perspektywy i przyznanie się do tego, że to, co dla jednych uchodzi za wielką wojnę, której ojczyzna została wyzwolona albo obroniona, tak naprawdę zniszczyło życie całym grupom ludzi i przede wszystkim pojedynczym ludziom. Również pokazuje jeden bardzo ważny problem, który wynika z tego, że uznając za wojnę, za wielkie dzieło, nie chcemy dopuścić do wiadomości, że podczas takich konfliktów popełnione są straszne rzeczy, bardzo często na zupełnie niewinnych ludziach. Natomiast to, co jest też bardzo ważne w tej książce, to jest sam fakt, że nie jesteśmy świadkami de facto bezpośrednich działań wojennych. Cały czas operujemy z wspomnieniami kobiet, cały czas operujemy z tym, jak wojna zostaje w naszych emocjach, jak wojna niszczy nasze życie. Natomiast pokazuje również to, że bardzo, bardzo długo po wojnie to życie jest niemożliwe wręcz do odbudowania. W związku z tym wydaje się, że jeden z tych często nieuchwytnych niuansów w literaturze jest sam fakt, że ta wojna niestety nie była w żaden sposób wyjątkowa. Ta wojna jest właściwie bardzo, bardzo rozpoznawalna w wielu innych konfliktach, które mają miejsce w różnych zakątkach świata, kiedy widzimy, że Łatwo, tak jak w tej chwili ma to miejsce w Chorwacji, Łatwo po prostu osobom, które popełniły zbrodnie, uchodzić później za bohaterów narodowych i uzyskiwać cały czas oklaski ze strony swojego społeczeństwa.